przywitać na stanowisku komentatorskim Włodzimierza Szaranowicza. Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Murawski. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Groźni, ale zdążyli na czas. Murawski. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. No, brawa dla bramkarza. Popisał się znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku, to jest cel bramkarza. Tonew. No, już blisko pole karne. Szkoda, mogło być groźnie. Uderzenie w stronę bramki. Daleko wybijają. Tonew. Zdążył w ostatniej chwili. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobre przejęcie przez obronę. Nieporozumienie i strata piłki. Wilk. Murawski. Rzeczywiście dobre podanie. Podanie. Świetne wejście w pole karne Murawskiego. Czy to wykorzysta? O, ładnie to zrobił. Jest szansa. Aj, nie trafia. Ta noga zazwyczaj służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Piotr Brożek. Traore. Nieudane to prostopadłe zagranie. Przejęli rywale. Ach, kapitan strzela! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie.
Ładne podanie. Bajić. Czy to wykorzysta? Ależ walka o piłkę. Sędzia pisze, mam zagranie ręką. Dobrze podał. No, nie mogą się przebić. Traore. Skutecznie dograł do kolegi. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Blisko już do bramki. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Dobre rozegranie. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Mają szansę na kontratak. Świetnie zagrał. Ależ jest. I będziemy mieli rzut wolny po przerwaniu bardzo ładnie zapowiadającej się akcji. Błyskawiczne wznowienie gry. Dobra piłka teraz do kolegi. Ach, szkoda. No i przejęli w ostatniej chwili. Będzie strzelał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. Traore. Sędzia zaczekał z decyzją arbiter, ale odgwizdał jednak przewinienie. Wprowadzają piłkę od razu do gry. Ależ piękne podanie. Bardzo dobre podanie. Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Nadal remis w tym spotkaniu dzięki świetnej grze bramkarza. Jakub Wilk. Tonew. Pięknie podał. Czy to wykorzysta? Sprytnie teraz. Przechwycił dośrodkowanie. Grzegorz Rasiak teraz. Świetne podanie. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Murawski. Bajić. No i rywale przyjmują to prostopadłe podanie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ładnie piętą dograł. Bajić. Podał do partnera. Źle przyjął i przejął przeciwnicy. Nie ryzykował i wybija poza linię boczną. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Murawski. Wilk. To może być interesujące. Zawodnik biega w wolne pole. Szansa na gola. Strzela. Niesamowite. Pudłuje. Ależ miał znakomite podanie. Wciąż remisowo. Czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu.
Andreu. Uderzenie. Ale nie trafia. Musi być rozczarowany. Dostał piłkę prosto na nogę. Ta bramka mogłaby odwrócić losy tego meczu. Niestety strzelał niecelnie. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Okazja! Ładna wymiana. Blisko pole karne. Podanie w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No, udało się przejąć. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Piotr Brod, ale ślicznie uderzył. Wynik już się nie zmieni. Koniec meczu, który kończy się rezultatem remisowym.